jadę do pracy. Ale nie jadę pracować. Do pracy przyjechałem tylko zostawić samochód. A udaję się na lotnisko i lecę na święta do rodziny, do Luksemburga. Zobaczymy, jak wrócę, czy tutaj będzie stał, gdzie stoi czarny. Oni już go przestawili, bo ja go postawiłem gdzie indziej. Dobra, samochód postawię daleko i zobaczę, czy jadę autobusem, czy Uberem, bo są jakieś komplikacje i już mi oferowali na przykład zmianę biletu, za, żebym poleciał później i mi chcieli kasę dać, 300 czy tam 200, ale no, mnie nie interesuje polecieć dzień później. Zobaczę, muszę być na lotnisku dość wcześniej, bo coś czuję, że będą jakieś jaja z tym wyjazdem, nie? Autobus mam o 12.44. Na lotnisku bym był 13.48. Kurde, z bazy, gdzie jest bliżej, jest dłużej dojechać. Znaczy, może nie dłużej, no ale prawie ten sam czas co z domu. To jest masakra. Chyba pojadę Uberem. Taksówką, Uberem, obojętnie. Dzisiaj nie jest najdrożej, 24 dolce, więc pojadę tym, bo mogą być jaja, może być kolejka. Ja nie dostałem jeszcze mojego boarding pass. Udało mi się tylko dostać jedną na lot z Montreal do Filadelfii. To jest pierwszy raz w życiu, gdy lecę do Europy przez Amerykę. Więc może być kolejka do check-inu, bo będą historie. Jak już oferują zmianę biletów, bo tam na zachodzie jest duża śnieżyca i to wszystko powoduje różne opóźnienia. To jest jak domino, nie? No nic, jadę taksówką. Także zostawiam auto na bazie i elo. Nawet im nie powiedziałem w pensie, że zostawiam. Znaczy, oni nie zrobiliby z tego problemu. Tak patrzę, bo ostatni raz, jak zostawiałem auto na bazie, też leciałem do Europy i drzwi miałem zepsute, nie? I właśnie mówiliście, znaczy miałem tę stuczkę. Mówiliście, że po zimie wyjdzie, czy będzie dobrze to zrobione, czy nie. No jak na razie drzwi wyglądają dobrze. Te wymienione drzwi i to było wymieniane, nie? Nie widać śladów rdzy. Zobaczymy po zimie. Jakby to był inny czas, na przykład wakacje, że jadę na 2 miesiące, to może bym się skusił na tą ofertę, ale jak jadę na tydzień, to ja nic nie zmieniam, żadnych tych. Jedynie na co liczę, to że może mi zmienią tak, że wsadzą mnie na lot prosto do Londynu z Montrealu, bo są loty z Montrealu do Londynu. Tylko po prostu taki był bilet, jak kupowałem. Kiedy ja kupowałem ten bilet? W październiku. No i był taki najlepsza, korzystna cena. Ja nie zawsze idę według ceny, jak kupuję bilet lotniczy, tylko też biorę pod uwagę wygodę, nie? I nie biorę jakichś tam przesiadek, które trwają po 10 godzin. Dobra, jedzie mój Uber. Dokończę myśl. Dobra, jeszcze nie ma ludzi. To dobrze. Jestem już za granicą. Montreal należy do tego programu, że przekraczasz się granicę ze Stanami jeszcze na lotnisku, co jest dobre, ale stałem godzinę w kolejce, żeby przekroczyć granicę. Gdzie jest mój lot? Nie ma. Jeszcze. A, bo oni pokazują dalsze godziny. Mój lot jest o 15.59, to w Filadelfii. Poczułem się trochę jak ten, na granicy trakiem, nie? Mój lot jak na razie nie jest spóźniony, co jest dobra wiadomość, bo mam tylko godzinę na przesiadkę, ale tam w Filadelfii jest łatwo. Nawet ten pan, co mówił mi, co próbował mi wydrukować boarding pass do Londynu, mówi, że tam jest łatwo i jak dolecę, mam od razu iść do mojego gate'u i tam poprosić o boarding pass. Nie wiem, czemu nie chcieli dać mi tu, ale mi to nie ma problemu, tylko że chodzi o to, że nie mogę sobie wybrać miejsca, nie? Mój samolocik leci już z Filadelfii. Przyleci co 40 minut. A teraz jeszcze zobaczmy samolot z Londynu. Kurczę, jak to się zamyka. Samolot z Londynu też leci. I też jest na czas. No. Się obawiam trochę tej przesiadki w Filadelfii, ale powinno być ok. Śmiesznie, nie? Dwa samoloty obserwować. A później z Londynu do Luksemburga mam przesiadkę godzinną. Ale jak nie zdążę, to tam jakiś popołudniowy samolot też leci, nie? Jest dobrze. Tymczasem piwo i czekam na jakieś jedzenie. Zamówiłem
burgera, co można innego zamówić na lotnisku. Źle odczytałem. Nie wiedziałem, że to są fryty w tym, co zamawiałem. Dobra. Samolot przylatuje za 9 minut, czyli będzie godzinka na przesiad, znaczy na wymianę, nie? A standard jest 45 minut, także luz. A ja będę pił drugie piwo, no i później początek podróży. Małe pipidówek, jakiś Embraer. A później będę leciał pod trójną siódemką. I dalej oferują ludziom, którzy chcą, żeby zmienić lot za kasę. Ja nie zmieniam. Już taką sytuację raz miałem, jak wracałem z Paryża, nie? Znaczy, jak wracałem z Polski przez Paryż i zmienili mi lot, musiałem lecieć przez Nowy Jork. To było nieciekawe. Ale jaja, zaoferowali mi zmianę lotu prosto do Londynu, tak jak chciałem, ale to mi nic nie da, bo poleciałbym i przyleciałbym później do Londynu i wtedy bym musiał czekać na samolot do Luksemburga, nie wiem, tam drugi jest lot po południu, nie? Także odmówiłem. Nie. Chociaż w sumie mogłem tak zrobić, ale nie. I było tylko jedno miejsce, nie? No było to tempting, czyli było to, jak to się mówi? Była taka zachęta, ale no jak mam ślecieć później, to po co? A loty są na czas, więc nie sądzę, żeby był jakikolwiek problem, nie? W sumie ten lot do Filadelfii nie będzie taki pełny. Najbardziej pełny będzie ten do Londynu. Jednak samolot jest pełny. No to lecimy. Zaraz lądujemy, będziemy przed czasem. I dobrze. 5.23, mam półtorej godziny na przysiad. Spoko. Na pierwszy raz na tym lotnisku. Connecting flights. Muszę znaleźć... Ja chyba z AI lecę, ale chcę się upewnić. To jest tak, że można przejść całe lotnisko na piechotę, na autobusie będzie szybciej. Było czekać na bagaż, bo w tych małych samolotach oni nawet podręczny zabierają i wsadzają te, ale od razu w rękawie dają, nie? Dobra. Nie idę, tylko jadę. No i super. Są trzy loty do Londynu, ale nie wiem, który jest mój. Bo ja mam tylko numer lotu American Airlines. Ale coś mi mówi, że to jest ten 66. Ale 66V, co to jest? Samolot jest spóźniony o 5 minut. Dobra, ja muszę znaleźć tą shuttle, bo to lotnisko nie jest takie... Znaczy... Jest inne niż te, do których jestem przyzwyczajony, nie? Okej, gate F10 shuttle bus. Jest. AB. Łatwe, bo tak niekoniecznie wszystko było oznaczone dobrze, no. Ja mówię, ja bardzo rzadko latam w amerykańskich lotniskach, nie? Bardzo rzadko. Ostatni raz leciałem do Los Angeles przez Dallas. Ja ogólnie oczekiwałem, że to lotnisko będzie bardziej oblężone, nie? Tak w miarę jest ok. Dobra, jutro London Heathrow. Też mam tylko godzinę, ale nie będę przechodził przez żadne strefy
bezpieczeństwa, ani paszportu, kontroli paszportowej, dopiero kontrolę paszportową jak to Schengen, nie? W luksie. A15. Dobra, wydrukował mi moje gatepassy, nie wiem czemu. Nie mogłem ich dostać na telefon. Chyba chcieli zobaczyć paszport. Samolot jest spóźniony o 5 minut, ale może ciut więcej będzie spóźniony, ale jestem ok, sądzę. Chciałem, żeby mi zmienił miejsce, mówię, że samolot jest pełny, nie ma jak. Dobra, gdzie tutaj mam jakieś piwo? Mam godzinę do zabicia. O matko, żeby dojechać do jedzenia, to trzeba między C a B. Dobra, chyba dam sobie spokój, zanim tam dojdę, to... A nie, jest jakaś restauracja, A3, dobra. Bo zanim tam dojdę, to będzie zaraz samolot będzie się ładował. Dobra, jest nadzieja, że będzie ten, bo już zaczynają ładować. Także... No, ja się trochę tam spóźnił. W Londynie mam tą samą... Ten sam terminał. Jest okej. No bez sensu by było lecieć z Montrealu. Znaczy dobrze by to było, jakbym to wiedział wcześniej. To wtedy bym przyjechał później na lotnisko i tak dalej. Ale jak już byłem na lotnisku i teraz na lotnisku Montrealu miał dłużej czekać, to było bez sensu, nie? Które mam grupę? Grupa piąta. Na samym końcu samolotu jestem. To lecę. Sam koniec samolotu. 46B w środku jeszcze, matko. Dolatujemy. Spadło z 10 minut. Nie da się spać. I zaraz lądujemy. Wyjście z samolotu zajmuje 30 minut. No, ale luz. Dostałem SMS-a, że mój lot do Luksemburga jest opóźniony o godzinę, więc mam czas. Już się zaczynałem stresować. Ja się na Heathrow kiedyś przysiadałem, ale miałem więcej czasu. Dobrze, że w sumie ten samolot jest opóźniony trochę. Mam czas, nie? Tak to już by była stosówka. A jeszcze mam pół godziny. I cierpię, jak jest przesiadka, jeszcze trzeba przechodzić przez security jeszcze raz. 8.05, Warszawa nie, Luksemburg. A5 nie jest spóźniony, gdzie jest piątka. Ale jestem ten. Spóźniony jest do Luksemburga. 9.15, jeszcze gate'u nie ma. Ja nie wiem, czemu tam był gate A5. No ale dobra, zdążyłbym, nie? Zdążyłbym tak czy inaczej. Przynajmniej tutaj się piwa napije. Mi się to podoba w Europie, w Anglii albo we Francji, że wypić piwo o 8 rano to nie jest jakieś wykroczenie, grzech czy źle widziane, nie? Wszyscy sobie albo winko, albo piwko do śniadania. Mam gate'a A8. Jakbym został w Montrealu i poleciał tym lotem z Londynu do Montrealu, to może bym zdążył na ten samolot. Może dlatego jest opóźniony, ale godzinę na przesiadkę to jest mało. Nareszcie ostatni lot. Krótki też będzie. Godzinka 20. Airbusiną. Tu nie ma nikogo. Godzinę pośpię. Może.
Londyn, już bez nieprzestanek. Luksemburg, Londyn, Londyn, Montreal. Malutkie lotnisko. I doleciałem. Czuję się w tym mieście jak u siebie w domu. Może tak się przeprowadził i tutaj zacznę jeździć, co? W Europie? Może. Teraz do autobusu numer 16. I za 20 minut jestem z rodziną. No wieje. Z 6 czy 16? W każdym razie. Taki to był typ podróży z Montrealu do Luksemburga. Pierwszy raz w życiu przez Stany lecę do Europy. Dziś mamy 22 grudnia 2022.